Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kętach radni z Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że takie zdjęcia burmistrza Kęt Krzysztofa Klęczara na jego prywatnym profilu Facebook to kompromitacja dla gminy. I dzisiaj zapytamy mieszkańców Kęt, czy te zdjęcia to faktycznie kompromitacja ich zdaniem. Zapraszam na sądę. Ostatnio pojawiły się zarzuty w kierunku burmistrza Klęczara ze strony radnych PiS, że takie zdjęcia, które wrzuca burmistrz na swój profil facebookowy, kompromitują gminę. Czy uważa pani, że to jest kompromitacja, takie zdjęcia? Nie. Z gospodarstwa? Na no to prywatnym? Przecież jak jest rolnikiem, to musi mieć zwierzęta, nie? Mhm. Dlaczego? Dlaczego taka jest propaganda zła? No nie wiem, dlaczego radni PiS stwierdzili, że to jest kompromitacja dla gminy. No, oni niech się pilnują, bo w każdej chwili może być źle z nimi. No, przytulił pieska. To nie kompromitacja. A to? No, zdjęcia z gospodarstwa. No właśnie. No to też mam niekiedy... grabie czy tam coś nawet. Mam ogród, proszę pana, już nie chodzę. A tamto? No przytulił pieska. Jakim rolnikiem? Bo to takie ma zdjęcia, nie? Zrobił sobie. Mhm. No ale radni PiS twierdzą, że kompromituje w ten sposób gminę. Nie wypowiadam się na temat PiS. Proszę? Na temat PiSu się nie wypowiadam. Mhm. Wie pan, trudno mi powiedzieć, ale... Nie wiem, jego wybór. Okej, dziękuję. Co? Tak? Tak. Podoba się to pani? Tak. No nie raczej. Takimi zdjęciami. Czy myśli pan, że kompromituje gminę? Nie. Dzisiaj mamy taki temat odnośnie burmistrza Klęczara, burmistrza Kęt. Czy myślą panowie, że burmistrz kompromituje gminę takimi zdjęciami, dodawaniem takich zdjęć? No nie wiem, co on to robi. Pierwsze takie zdjęcia. Aż trzem jakbyś. Samo, nie? W mediach społecznościowych pokazują się takie zdjęcia, gdzie burmistrz kompromituje rzeczywistość. Takie nie powinien robić burmistrz, nie? To jest racja. Co? Takim czyjś tak. A za jakaś burmistrz? Dreszcze takie. Burmistrz, kurde. Siekierą. A co to, burmistrz nie może gnoju przerzucać albo siekierą ale rąbać? Może wszystko może rąbać, może no. Robić, no ale... No ale wie pan co, no tak psa, żeby całować, kurwa, no to... Trzeba byś ty wziął, kurwa, chłopa całował na tym, bo to co tam. Że psa to samo co chłopa? No, czego ja moim się dowiaduję zdaniem, na tych sądach? Wie pan, moim zdaniem to takie nie powinno być. Kompromitacja, czy... Nie. Moja mama mówi, że jest zajebisty i że ten... No, że spoko, że jest normalnym człowiekiem. Mhm. Tak, że na swoim prywatnym... Człowiek sobie robi zdjęcie z kozą. No każdy, wiadomo. No. Nie masz zdjęcia z kozą? Ja mam. No ja też mam. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Zdjęcie jak najbardziej sympatyczne. Mhm. No cóż, znam Krzysia osobiście od dziecka, także... Mhm. Zawsze taki był i przynajmniej się nie zmienił jako burmistrz. Mhm. Czyli, także... O, czyli jest szczery wobec siebie, pani myśli? Tak, i to jest chyba rzadko, żeby się polityk w trakcie sprawowania takiego stanowiska nie zmieniał, prawda? Mhm. Co to jest za poseł? To jest burmistrz Kęt, Krzysztof Klęczar. No i co? Ale to w zasadzie nieważne, czy to jest burmistrz Klęczar, czy jakikolwiek zdjęcie. Polityk. No i fajne zdjęcie. Mhm. Czyli uważa pan, że jako polityk, jest, jako człowiek może dodawać na swoim prywatnym profilu jakie zdjęcia chce? Oczywiście, prywatnie. Czy uważa pani, że to jest kompromitacja, kiedy burmistrz dodaje takie zdjęcia? Nie sądzę. Lubię czy nie lubię, jakie to ma znaczenie. No, jest burmistrzem, nie robi tutaj żadnych... przekrętów, uważam, że jest w porządku. Zarzut ze strony radnych PiS, że burmistrz, dodając takie zdjęcia na portale społecznościowe, kompromituje gminę. Czy pani uważają, Absolutnie nie. Absolutnie mhm. nie. Czyli jakby burmistrz też człowiek, prawda? Oczywiście. Dlaczego, że ma siekierkę w ręce? No na przykład, albo tutaj widły przerzuca gnój. Przecież to jest jego wolny czas i robi co uważa za stosowne? Nie.
Nie, bardzo miłe, sympatyczne zdjęcie. Okej, dziękuję. Z strony radnych PiS pojawiły się głosy, że burmistrz Klęczar kompromituje gminę takimi zdjęciami dodawanymi na Facebooka. Co pan o tym sądzi? Ja nic nie sądzę, ja nie jestem stąd. Nie, a dobrze, ja jestem z Mysłowic, także... Super, ale powiedzmy, że jest pan mieszkańcem Mysłowic i tam lokalny włodarz dodaje takie zdjęcia na Facebooka, ponieważ na przykład, nie wiem, jest rolnikiem. I czy pan sądzi, że to by była kompromitacja dla Mysłowic? Ja wiem. Jak jest rolnikiem, no to robi to, co potrafi, nie? Mhm. I to, co lubi. I to, jak to lubi, potrafi, no to... Okej. Okay. A po resztę, co to kogo wchodzi, co on robi? Na swoim prywatnym profilu, tak? Dokładnie.